Małgorzata z Rolnik szuka żony oskarża producentów. Ośmieszają wszystkich bohaterów. Małgorzata, wybranka Jana z piątej edycji programu Rolnik szuka żony, nie ma najlepszego zdania na temat produkcji, w której brała udział. Oskarża producentów o to, że specjalnie przedstawiają wszystkich bohaterów w złym świetle, żeby podkręcić oglądalność. TVP emituje już 8 sezon programu Rolnik szuka żony. Jak wiadomo z poprzednich edycji, realizacja marzeń o miłości bywa niełatwa. Najszczęśliwiej pod tym względem wypadły 2., 4. i 7. edycja, zakończone sukcesem w postaci w sumie 6 par, które przetrwały po zakończeniu programu. 5 z nich zdążyło już dochować się wspólnych dzieci. Zdarza się, że u niektórych uczestników podczas nagrywania programu odzywa się pociąg do celebryctwa. Najmocniej dotknął on uczestnika pierwszej edycji, który wprawdzie odesłał z pikiem wszystkie zauroczone nim kandydatki, ale za to odkrył w sobie talent muzyczny. Adam Kaśko wykorzystał uczucia zakochanej w Imani i wyśmiał je w piosence utrzymanej w stylistyce disco polo. Doświadczenia poprzednich edycji nie tylko widzów, ale też dotychczasowych uczestników nastroiły podejrzliwie wobec produkcji, a konkretnie czystości intencji zarówno uczestników i wybranych przez nich kandydatów, jak i ekipy programu. Nieco światła na tę ostatnią kwestię rzuciła właśnie Małgorzata, uczestniczka 5. edycji. W programie walczyła o serce Jana i wydawało się, że mają się ku sobie, jednak kiełkujące uczucie nie przerodziło się w wymarzoną miłość. Jak ujawniła w rozmowie z Plotkiem, uczestnicy programu są celowo pokazywani w niekorzystny sposób. Małgorzata z Rolnik szuka żony miażdży producentów. Małgorzata wprawdzie nie znalazła miłości ani w programie, ani poza nim, ale to nie znaczy, że nie ułożyła sobie życia. Po swojej telewizyjnej przygodzie zajęła się rękodziełem, które zawsze ją pociągało i odcięła się od mediów. Przyszło jej to tym łatwiej, że jak ocenia, kolejne sezony programu Rolnik szuka żony, a szczególnie najnowszy, budzą w niej już tylko zażenowanie, jak twierdzi Małgorzata, na tyle dobrze poznała kulisy produkcji, by zorientować się, że na planie dochodzi do manipulacji i stosowania nieetycznych sztuczek, mających na celu podbicie oglądalności. Rzeczywiście, w 6. odcinku sporo się działo. Hodowczyni pieczarek, Kamila tonęła we łzach. Krzysztof, podczas romantycznej randki nad jeziorem wyznał Swietłanie, że nic do niej nie czuje, a Justyna, kandydatka Kamila, zrezygnowała z dalszego uczestnictwa w programie i uciekła z gospodarstwa. Zobacz też, Kasia Dziurska pokazała ciało, wybrała bardzo skąpy kostium. Sandra Kubicka w bieliźnie pozowała ukochanemu. Trzecia dawka dla wszystkich. Rozpoczęto rejestrację.